Cześć kochani, mam na imię Iga i witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przetestować i również podzielić się moją opinią na temat cieni do powiek z marki e.l.f. Cienie te to mini paletka składająca się z czterech cieni z serii Bite Size. I ja mam tą paletkę jedynie w kolorze Rose Water. Ze względu na to, że to były jedyne cienie, którymi byłam w sumie zainteresowana z tej serii. Wszystkie inne kolory to były takie, które albo już mam, albo wiem, że na pewno nie będę używać. A że byłam w sumie na kupnie jakichś różowych cieni, to stwierdziłam, że spróbuję właśnie tych. Są one bardzo niedrogie. Ja zamówiłam moje na eBayu i kosztowały mnie 3 funty, a w Polsce można je dostać w cenie między 15 a 20 zł. Przyjrzyjmy się im troszeczkę bliżej, czyli są to odcienie takie różowo-beżowe. Mamy tutaj jeden cień matowy, ten tutaj w środku, jeden właśnie taki brudny, chłodny róż, jeden w odcieniu różowego szampana i jeden to jest taki ciemny, ciemny burgundowy, niemalże wpadający w czarny. I ten ma tutaj w sobie złote drobinki. Tak wyglądają one zesłoczowane na moim ramieniu, czyli... Nie wiem, nie jestem przekonana. Wyglądają trochę jak nic specjalnego, jak mam być szczera. Ten ciemny cień tutaj na górze wygląda na taki trochę łaciaty, że tak to ujmę. Oczywiście zesłoczowanie na ramieniu nie ukazuje nam naprawdę, jak cienie zachowywać się będą na naszych oczach, więc zobaczymy. W tej chwili tak jakoś nie jestem może zachwycona, aczkolwiek nie są najgorsze. Nie wyglądają też na najpiękniejsze moim zdaniem, ale zobaczymy, co się stanie na oczach, więc wypróbujmy razem. Ok, kochani, na twarzy mam nałożony podkład i puder i również moje brwi są już wypełnione, więc przejdźmy do nałożenia cienia. Tak jak tutaj widzicie, jedyny cień, którego w sumie można użyć w zagięciu oka, to jest ten tutaj jedyny czysty matowy cień w paletce. No i nabieram go sobie na taki ścięty pędzelek, mój ulubiony pędzelek do zagięcia oka. No i nakładamy. Jeżeli słyszycie ptaki w tle, to są moje ptaki w karmniku, które tutaj po prostu dają czadu i biją się o jedzenie, mimo tego, że tego jedzenia jest tam pełno. Nie wiem, czemu się biją, ale to już chyba tak mają w naturze ptaki. I stąd słychać wszystkie dźwięki, hałasy z zewnątrz. No i oczywiście troszeczkę też słychać dźwięku samochodów i autobusów z ulicy, więc przepraszam, jeżeli to trochę przeszkadza, ale nie mam na to wpływu, wybaczcie. Drugie oko to samo. W sumie, jak mam być szczera, to ten przejściowy, matowy cień jest w miarę intensywny i nie wygląda źle w zagięciu oka. Teraz, żeby nadać oczom wyrazistości i głębi, wejdziemy sobie w ten ciemny cień z brokatem. W sumie to jest matowy cień i tylko ma w sobie takie złote drobinki brokatowe. I te drobinki w tych formułach cieni zazwyczaj są bardzo mało lub w ogóle niewidoczne, więc w sumie możemy traktować to jako matowy cień. Malutki, precyzyjny pędzelek i umiejscawiam ten cień dokładnie tam, gdzie go chcę, czyli tak jak zwykle na tych moich opadających powiekach. Raczej niedużo, bo jest on intensywny. I wracam do poprzedniego pędzelka, żeby to wszystko rozprowadzić. Jak mam być szczera, nie wiem, czy tutaj to widzicie, ale ten cień raczej się ciężko rozprowadza, spójrzcie. Jest plama i nie idzie z nią za bardzo nic zrobić, a coś takiego w cieniach mi się zbytnio nie podoba. Spróbuję użyć czystego pędzelka, żeby sobie z tym trochę poradzić, ale tak jak widzicie, nie jest to cień, z którym się bardzo łatwo pracuje. Thank you.
Wiecie co, jak mam być szczera, to ten cień wcale nie jest zbyt dobry. Spójrzcie na to, naprawdę zostawia plamy i staram się go tutaj rozprowadzać już przez kilka dobrych minut i jakoś nic z tego nie wychodzi. Więc jeżeli chodzi o ten ciemny, to nie jest zbyt dobra formuła. Okej, ze względu na to, że już za bardzo nic nie jestem w stanie zrobić z tym, co się stało tutaj w zagięciu oka, mimo tego, że naprawdę starałam się to rozprowadzać tak długo, jak mogłam. Przejdziemy do dalszych cieni i nie będziemy oceniać wszystkich na podstawie tego jednego, który się za bardzo tutaj nie sprawdził. Więc w tym momencie spróbuję nałożyć ten najjaśniejszy różowy szampan na ruchome powiece we wewnętrznej części oka. I jak zwykle mój ulubiony pędzelek do nakładania błyszczących cieni na powiekę. No i spójrzcie, kochani, ten cień jest naprawdę fajny. Naprawdę się go łatwo rozprowadza, dobrze działa z pędzelkiem i naprawdę jest bardzo śliczny. Jest metaliczny, ma drobinki połyskujące i naprawdę ładnie wygląda na powiece. I na zewnętrzne kąciki oka nałożę tym samym pędzelkiem drugą stroną ten tutaj ciemniejszy różowy cień. Teraz chciałam również wypróbować nową kredkę do oczu, którą zamówiłam również na eBayu i to jest kredka z marki Essence Long Lasting w kolorze 17 Turquoise. I kredkę tą chciałam wypróbować na wewnętrznej krawędzi oka na dolnej powiece. Ta kredka ma w sobie takie drobne, srebrne, błyszczące drobinki, aczkolwiek jest bardzo ładna i wydaje mi się, że pasuje do różowego makijażu. Okej, kochani, teraz dokończę makijaż i zaraz do Was wrócę. Okej, kochani, tak wygląda ukończony makijaż przy użyciu cieni Elf Bite Size w kolorze Rose Water. Więc moja opinia na temat tych cieni. Jeżeli jesteście na kupnie niedrogich cieni w odcieniu chłodnego różu, to nie są one złe. Poza tym jednym ciemnym cieniem tutaj w lewym rogu paletki, wszystkie inne sprawdziły się w miarę dobrze. Przede wszystkim te błyszczące, spójrzcie, jak one ładnie wyglądają na powiece. Także jeżeli możecie przeboleć fakt, że ten jeden ciemny cień nie jest zbyt dobrej jakości, to cała reszta jest naprawdę fajna i tak jak mówię, w tej cenie w sumie nie żałuję, że je kupiłam. Na pewno mi się przydadzą do różnych innych makijaży. Prawdopodobnie właśnie będę unikać tego ciemnego cienia, aczkolwiek jeżeli macie bardzo ciemną karnację i ciemne włosy, brwi, to można tego cienia użyć do wypełnienia brwi w niektórych przypadkach, także może się przydać. Kredka do oczu z marki Essence bardzo mi się podobała. Fajnie wygląda w wewnętrznej linii oka. I tak jak widzicie na tym moim swatchu tutaj na ręce,
Jest ona bardzo intensywna. To tyle na dzisiaj, moi kochani. Dziękuję Wam uprzejmie za oglądanie mojego filmiku. Mam nadzieję, że miło spędziliście tych kilka minut. Jeżeli tak, to uprzejmie proszę, zapiszcie się, subskrybujcie do mojego kanału. Ja wypuszczam nowe filmiki w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 16 brytyjskiego lub 17 polskiego czasu. Zapraszam Was serdecznie do następnych filmików. Pozdrawiam Was, całuję, kocham Was bardzo, pa!